Witamy serdecznie, zaczynamy tydzień. Dzisiaj spotkanie z Bogdanem 8, już tych spotkań trochę się nazbierało. Witam Cię. Witam wszystkich. Cały czas wokół uniwersum i tym, kim jest człowiek i jak może transformować. Przypomnijmy, że też zbliża się seminarium, że każdy właściwie jest geniuszem, bo geniusz jest w każdym z nas, taki tytuł tak, tego mamy seminarium. Warsztatu, taki właśnie warsztatu, tak, w Sobótce, tam właśnie w hotelu u Bartka, w hotelu tam Ślęża. To cały czas element też naszej pracy, jeśli chodzi o Republikę Ślężańską, gdzie budujemy pewną przestrzeń publiczną. To jest wielkie dzieło, wielka sprawa dla tysięcy osób i tam zamieszkałych i też gdzie indziej mieszkających. A dzisiaj pełnia i to, co umysł potrafi robić, przekraczając ograniczenia, bo to była taka twoja propozycja, tak bardzo filozoficznie, słuchaj, lubię te tematy. Tak, tak. I zawsze mamy ten kontekst z jednej strony jakby kosmologiczny, a mamy akurat pełnię. Wczoraj mieliśmy pełnię astronomiczną, dzisiaj mamy super pełnię, taka wyjątkowa pełnia jesienna, październikowa w tym roku. Więc no ja nawet nie wiedziałem o tym, sugerując ten temat, nie wiedziałem o tym, że będziemy występować w pełni. Nomen omen, synchroniczność. Tak. Tych słów, które jakby używamy po to, by wyrazić, że coś jest całością, jest jednak sporo. Tak. Mówimy czasami absolutnie. Tak. W fizyce się pojawia słowo próżnia, która też czasami przez ludzi od nas jest tam wykorzystywana. Tak? No, holizm. Wtedy, holizm albo stary język to Bóg, tak? Tak, Bóg, też Bóg absolut. Pełni, tak? Absolut, no. A czy uniwersum, ale dzisiaj mamy też uniwersum, więc pojawia się nowa wizja pełni. Pełni, która jest nie tylko samym uniwersum, bo w tej pierwotnej wersji, w tych wszystkich rozważaniach naukowych czy kosmologicznych, uniwersum było tą ostateczną pełnią. Okazuje się, że multiversum, czyli wielość wszechświatów jest jeszcze większą pełnią, tak? A jeszcze jest ciekawe pojęcie, które jakby się nadpisuje nad tym wszystkim, często używane teraz u nas w tym środowisku, tak zwana czysta świadomość, jest pojęcie ezoteryki wzięte z pradawnych czasów, ale zauważ, że w zasadzie, tylko ta czysta świadomość jest już czymś jakby swoistym niebytem, jest swoistą taką no, pełnią, która jakby... Z punktu widzenia fizycznego, materii, czy formy. Ale jednak jest pełnią. Tak, i jakby sięgając właśnie do taoizmu na przykład, taoizm mówi, że jest tao tajemnicy i tao manifestacji. Mm-hmm. Mamy Davida Bohma, do którego nawiązywaliśmy, za co dostał Nobla, tak? Mówiąc o ukrytym porządku. Czyli tao tajemnicy, a tu mamy ukryty porządek. Czyż nie to niezbieżne są te ujęcia? To jest w ogóle kapitalna sprawa, bo kiedy mówimy o tej pełni, to jeszcze tak widzę, że w pewnych nurtach filozoficznych niektórzy tą pełnię by widzieli jakby w teoriach chaosu, znaczy, że jest chaos i to jest w zasadzie wszystko, co jest, natomiast nie, pełnia jest głęboko ukryta. Tak. Z punktu widzenia z kolei socjologicznego, bo wędrujemy, jest ukryta właśnie w ukrytym porządku, w sensie matrycowym też. Gdzieś krążymy, w ogóle ten temat wyniknął z naszych rozmów wcześniejszych. Jak przesłuchałem te rozmowy, okazało się, że dość często, zarówno tutaj w studiu, jak i w innych moich wystąpieniach, ten temat pełni się przejawiał od wielu, wielu lat. Więc podjąłem taką decyzję, żeby ten temat troszeczkę bardziej poeksplorować tutaj na forum miejsce, NTV. Tak, NTV, dobre miejsce, dobry klimat do tej eksploracji. Ale teraz jakby współcześnie Eckhart Tolle na przykład. Mam taki jego świetny cytat, który już wykorzystywałem kiedyś w moich wystąpieniach, gdzie on mówi o jednolitym polu świadomości, gdzie jeżeli wyraźnie się wsłuchamy w rzeczywistość, tak jak rozmawiamy, kiedy się wsłuchujemy i u nas często, jak tutaj występowaliśmy razem, następuje taka specyficzna synchroniczność, tak? Czyli pewne nasze myśli, których jeszcze nie znamy, ja w tobie, a ty we mnie, gdzieś ewoluują, fluktuują i wychodzą na powierzchnię, tak? Z tego poziomu, który Jung nazywa nieświadomością, czy w ogóle psychologia nazywa nieświadomością, Jung idzie w stronę świadomości zbiorowej, w jego koncepcji pełnia to jest jaźń. Ego jest tą cząstkowym elementem naszej istoty, a jaźń, czy dusza, czy też daimonion, czy geniusz, tak jak tutaj idziemy w stronę naszego seminarium, warsztatu, to jest ta głębsza, niewidoczna część, bardziej duchowa, powiedzmy tak, czy energetyczna, bo fizycy mówią to samo, co mistycy, czy ludzie religijni mówią o Bogu, to prawie taką samą definicję, tylko słowo Bóg zamienia się na energię. Tak, tak, energia, lub też używa się energia, która... pojęcia jeszcze pola, prawda? Tak, i teoria pola. Globalne, tak. Pole, oczywiście. Tak ewolucyjnie tutaj w tych koncepcjach to mówi się o cząstkach, potem o falach, w konsekwencji mówimy o polu. Oczywiście są po drodze teorie strun i różne inne rzeczy, ale w konsekwencji to i tak dzieje się w pewnym polu. I to pole, jednolite pole świadomości, w konsekwencji rezonansowo Nassim Haramein, który lada moment w tym tygodniu jest w Krakowie, zrobił nowy film, nowe swoje projekty realizuje związane z rezonansem, Resonance Project.
pokazuje, że wszystkie rzeczy ze sobą rezonują, tak? I w tej jednolitym polu świadomości, jeżeli zestroimy się, jeżeli wyjdziemy poza formy, poza cząstkowość, poza fragmentaryczność, poza fragmentaryzację, które realizuje ego, czy systemy społeczne atomizujące, rozwarstwiające, to możemy odczuć w tej głębszej praktyce medytacyjnej, dużo tutaj tematów, dużo rozmówców się przejawia u Ciebie w studio, którzy gdzieś sięgają do duchowości, do aspektów medytacji, do aspektów uzdrawiania i zawsze, jak posłuchać ich wszystkich, to wszyscy mówią o gdzieś głębokim tak. poziomie, z którego to wszystko wynika. Cały czas, albo używają właśnie pojęcia matrycy, albo tak, czysta świadomość, tak. albo globalny umysł, albo tak. uniwersum, no tak. tego jest bardzo dużo, ja także podkreślam, że zawsze chodzi jednak o to samo. Słowo pełnie jest też fajne, bo takie powiedzmy naturalne, takie z języka potocznego wzięte, pełne, tak, pełnia, dokładnie. Każdy to tak by używa, nie? I ta pełnia księżyca co 28 dni nam się ciągle przypomina jako pełnia, prawda? Ten księżyc nam przypomina o tej pełni, tak? U kobiet jest to czas menstruacji i tak dalej, który przypomina o głębokich, ukrytych, jakby niewidocznych na zewnątrz procesach, które zachodzą, z których jakby wyłania się życie. Słowo wyłania, czyli wydobywa się z łona, tak? Czyli z miejsca, które jest we wnętrzu, nie jest na zewnątrz, tak? Tak. Proszę powiedzieć, że mnie fascynuje w tym wszystkim, bo już w tej naszej tak zwanej branży to się tak bardzo mocno już jednak, wiesz, przyjęło i żeśmy to tak do wiadomości przyjęli, jak to właściwie jest z punktu widzenia tego, wiesz, że no, dążymy do pełni, ale jest proces odwrotny, że się fokusujemy na detalach, tak? Że jakby tak. wchodzimy w jednostkowość i tak. tak naprawdę prawdziwą pełnią dla mnie to jest jakby ta gra między tą taką najbardziej absolutną, czystą świadomością, a tym, co na siebie manifestuje w niezliczoną ilość form. Tak. To jest, ta swoista gra, która się toczy cały tak, czas. Dokładnie. To jest oczywiście element, do którego chciałem dojść, jakby uprzedził i znowu jak zwykle u nas w rozmowach. Za chwilę miałem o tym powiedzieć i uprzedzasz mnie. Dobra. To jest świetne. Jest synchronia i jest rezonans. I to jest właśnie też przejaw pełni. Synchroniczność Junga Paulego mówi o tym, że czy nie lokalność Heisenberga mówi o tym, że wszystko jest połączone, czy ten haram czy gdziekolwiek sięgniemy, czy Eckhart Tolle mówiący o jednolitym polu świadomości dzisiaj, tak, że jeżeli się wystarczająco wsłuchamy i wyjdziemy poza fragmentaryzację, to poczujemy tą jedność, tak? Ale wracając do tego, co tutaj zasugerowałeś, zobaczenie tych części, zobaczenie elementów, zobaczenie składowych. Ken Wilber, duża postać, duży format w świecie nauki i świetnego książki właśnie, których rozprawia nad tymi rzeczami, mówiąc o hologramie, mówiąc o holizmie, mówi też o holonach, czyli te części, to co, tu jest właśnie nie, tak naprawdę to jest swoisty paradoks, a tak naprawdę pewna bardzo precyzyjna konsekwencja w naturze. Każda część jest w gruncie rzeczy całością. Komórka jest całością, organ jest całością, a jednak składają się na większe całości. To tak? jest ta fraktalność. To jest ta fraktalność. Całość zawiera się w najmniejszej części. Tak, a o Wilbera, o którym powiedziałem, on mówi o holonach. Każda część, która jest tak czy owak całością, jest holonem i ona składa się na jeszcze większe całości. Tak, tutaj fraktalna fizyka czy ujęcie fraktalne też to odzwierciedla. Także jakbykolwiek nie popatrzeć, to te części też są całościami i właśnie problematycznym aspektem w świecie, w którym powstają zaburzenia, pewnego rodzaju dewiacje, czy aberracje, czy patologie, polega na tym, że my pozbawiamy tą część, która jest całością, pozbawiamy jej właśnie pełni. I teraz wrócę do tematu pełni. Każdy organizm jest już sam w sobie pełnią, każda komórka jest pełnią, każdy organ jest pełnią. A zarazem połączony jest tym holonem, a zarazem pełnym, który zawiera wszystkie funkcje. Każda komórka ma funkcje, wszystkie funkcje organizmu, jakie ma cały organizm. Bo w holograficznym ujęciu każda cząsteczka, czyli ten holon, odzwierciedla wzór. To mamy na przykład świetnie reprezentowane w DNA. Tak? Weźmiemy fragment naszego organizmu, jakieś wydzieliny ciała, jest kopią, krople krwi, całość, tak? I możemy czy kawałek włosa. Ten sam wzór. I zobaczymy ten wzór i zobaczymy właśnie tą pełnię ukrytą za częścią, tak, o której powiedziałeś. I właśnie rzecz w tym, żebyśmy w tym bardziej takim refleksyjnym, medytacyjnym, kontemplacyjnym ujęciu, w takich postawach, odkryli, że te części są bardzo istotne w tej pełni, tak? One same w sobie są pełniami, ale składają się na tą większą pełnię i wymagają uszanowania. Tak jak tu w wcześniejszym programie, który nagrywaliście, Lucis powiedział o tym, że właśnie tych ludzi, którzy reprezentują odmienność, się szczególnie szanuje. Właśnie androgeniczność w starożytnej Grecji reprezentowała tą pełnię, czyli przeciwieństwa, bieguny ze sobą splecione, spowiązane, coincidente oppositorum, Mikołaj z Kuzy, mistyk wielki, tak? Czy właśnie w taoizmie i yang połączone ze sobą, to wszędzie widać, że musi istnieć zróżnicowanie, to bardzo podkreślamy zawsze, a zarazem to zróżnicowanie reprezentuje, manifestuje pełnię. Już tak mówiąc wręcz definicją, indywiduum manifestuje uniwersum. Tak.
I tutaj ta podróż, jaką odbywamy jako istoty, wiesz, myślące i czujące, w zasadzie to jest taka podróż od jednego do drugiego miejsca, tylko że mieliśmy do tej pory ewidentnie w sensie historycznym, w sensie powiedzmy paradygmatu, dominację postrzegania i odczuwania świata na poziomie jednak jednostkowym. I ten deficyt widzenia jako wszystkiego całość jest jakby coraz bardziej odczuwany i stąd te w tylu miejscach, bo sam wymieniasz kolejnych wielkich, powiedzmy, ludzi, którzy piszą, tworzą, ta wielka potrzeba, by poczuć, że to wszystko jest pełnią, bo tego nam brakowało. Tak, i zobaczmy, w wielu obszarach, ja pamiętam od dziecka, gdzie już uczyłem się pewnych rzeczy w szkole, czy czytałem książki, literaturę, oglądałem filmy, potem uczestniczyłem w różnych szkoleniach, warsztatach, potem sam prowadziłem. Mówiło się o spełnieniu, o dążeniu do spełnienia. Jeżeli weźmiemy piramidę potrzeb Maslowa, to o czym ona mówi? O tym, że dążymy do doznań szczytowych, czyli do spełnienia, tak? Pełnia, czy kiedy mówimy o, nie wiem, o ekstatykach, o mistykach, oni dążą do doświadczenia pełni, nawet nie wiary, nie przekonania, w sensie światopoglądowym, definicjonalnym i tak dalej, tylko dążą do doświadczenia tego spełnienia. Dzisiaj bardzo wielu ludzi w świecie kontempluje to centrum serca, tak, z którego właśnie ta pełnia się rodzi, gdzie jeżeli utrzymamy tą uwagę na sercu, nie ulegniemy zbytnio tym biegunom typu silne emocje albo czysty intelektualizm, prawda, to serce jakby naprowadza zarówno intelekt, jak i naprowadza silny ten wymiar emocjonalny, czyli mamy IQ i EQ, tak, czyli inteligencję intelektualną i emocjonalną, a serce jakby balansuje to, jest tym centrum, a propos modelu pełni, triadycznie patrząc, tak, dwa elementy tworzą diadę, tworzą dualizm, tworzą antynomię i one nie są w stanie stworzyć pełni, jak mamy tezę, to jest tylko teza i antyteza, tak, jeżeli mamy umysł, czysty intelekt i mamy silne, potężne emocje, tak, gadzi mózg i ten intelektualny mózg, to po drodze, w środku musi znaleźć się gdzieś funkcjonalny czynnik, czy zasada, czy też organ, który już na poziomie manifestacji, który będzie balansował, harmonizował te dwa bieguny, tak, żeby te dwie nogi miały możliwość stąpania w równowadze. Wiesz, to doświadczanie biegunowości i potrzebę zintegrowania tych biegunów, odwieczne zagadnienie świadomej już filozofii i trendów też można powiedzieć takich, powiedzmy, ezoterycznych, filozoficznych, to wiadomo. Ja ciągle właśnie, wiesz, tak też przez pryzmat własnego doświadczenia życiowego to ćwiczymy, jak to wydaje się, wiesz, proste, a mimo wszystko to jest trudne, tak. Bo to nie o to chodzi, że zbierzemy, wiesz, części dolne i górne, wymieszamy i będziemy mieli tak zwany środek. Nie, często nie. Mówią droga środka. Droga środka to jest wielka sztuka. Ludziom się wydaje, że to jest tak, a porówno sobie, że tu trochę z tego bieguna, trochę z tego, idę po środku, idę jak trzeba. Nieprawda. Droga jest cały czas, tak powiem, falista i raz jest po lewej więcej, raz po prawej, żeby z tego bieguna, co na ten moment on dedykuje ci więcej rzeczywistości brać, bo to jest jakby ten logos taki jakby czasu, tak? Tak, świetnie to reprezentuje ten obraz. Jak ciebie słucham, to od razu mi przypomniał się obraz z mitologii greckiej, podróż Jasona, Argonautów po złote runo, tak? Oni płyną tym, kiedy on zebrał załogę i chce dotrzeć do miejsca, gdzie może zdobyć to złote runo, co jest wyczynem nieprawdopodobnie niebezpiecznym. Wszyscy śmiałkowie, którzy tam dopłynęli, stracili życie, a on mimo wszystko tam sięga, tak? Sięga po tą pełnię, po to złoto symboliczne, złoto alchemików, czy jakkolwiek to nazwiemy. I co się dzieje po drodze? Płyną przez cieśninę, gdzie po obydwu stronach są dwa potwory, Scylla i Charybda. Słynne powiedzenie kiedyś, dzisiaj rzadziej niespotykane. Między Scyllą a Charybdą, u nas się mówi między młotem i kowadłem. Tak? Czyli kiedy ten statek zbyt dryfuje w jedną stronę, to jeden z potworów łamie maszty, zrywa żagle, liny i tak dalej. Kiedy zbyt skłaniają się w drugą stronę, zmiata z pokładu załogę i tak dalej. Tak. Muszą utrzymać ten balans. Świetna metafora. Świetna metafora. Ta podróż Jasona i Argonauci, fenomenalna. Uważam, że wiele mitów świata obrazuje, to co zresztą powiedział Jung, obrazy, archetypy muszą, wymagają imaginacji, wymagają zobrazowania. My bardzo szybko jesteśmy w stanie właśnie też a propos pełni, ogarnąć tą pełnię, kiedy użyjemy właściwego obrazu. Po to się czyta dzieciom bajki, żeby zobaczyły różne skrajne postawy, zachowania, wartości i potem w konsekwencji dobrze skonstruowana bajka, baśń, mit czy saga prowadzi, czy powieść, czy dzisiaj film, czy cokolwiek, prowadzi do punktu kulminacji, w którym
doświadczamy swoistego katarzis, spokoju, równowagi, harmonii. I to jest też ta pełnia, której możemy dostępować poprzez odpowiednią praktykę. Tych praktyk jest wiele. Tutaj to właśnie słynne powiedzenie, że suma nigdy nie jest prostą sumą części, prawda? Tak, tak. To jest niesamowite. Tak jak tutaj rzeczywiście nawiązałeś do tego, że widziałeś fragment rozmowy tutaj nagrań z Lucisem, które tutaj dzisiaj będzie jeszcze skype'owe połączenie. Potem już właśnie dalej to co on mówi o tym, że jak się pierwiastek żeński z męskim złączą w miłości, to nagle ten potencjał, powiedzmy, 100 jednostek energii plus 100 jednostek energii daje ci kilkaset jednostek energii. To jest ta... Czyli synergia. Tak, jest to jakby... Synergiczne. Widać wyraźnie, że jak dodasz ich osobno, no to mają 200, ale jak ich zespolisz razem, to będziesz miał 500. Tak, jak dzisiaj mówimy w szkoleniach, czy w strategiach biznesowych, czy społecznych o synergii, tak? Jeżeli się doprowadzi do synergicznego efektu, już nie mówiąc o tych eksperymentach z lat 80. czy 90., których były setki w wielu miastach, gdzie 100-200 osób przygotowanych do odpowiedniego utrzymywania stanu umysłu medytacyjnie i odpowiedniej intencji doprowadzało do tego, że wszelkie parametry destrukcji w mieście spadały. Ale tutaj wiesz, na dole takiego kontrapunktu, a też się tym pasjonujesz, wyciągnę temat, który nieudanego eksperymentu w ludzkości, jeśli chodzi o to na poziomie społecznym, co jest jakby całością, systemy totalitarne, tak. Czy faszyzm, czy komunizm. W jakiejkolwiek wersji sowieckiej, czy starsze systemy też były totalitarne? Starsze też były totalitarne, no tutaj te lepiej pamiętamy, bo żeśmy doświadczali nawet, tak, chociaż one aż tak może nie były totalitarne, jak są w skrajnej postaci, były w Kambodży, czy w Korei Północnej są dzisiaj. Doświadczaliśmy, czy Chiny, teraz jest już inaczej nieco. Nagle się okazuje, że właśnie to nie na tym polega, że pełnia polega na tym, żeby wszystko mechanicznie scalić, bo jeżeli robisz mechanicznie scalić, no to możesz stworzyć system totalitarny. Tak, ale to wtedy jednostki i ich zróżnicowanie, ich geniusze mają się podporządkować ideologii, tak, dyktaturze, tak. O tym troszeczkę nie masz tam wolności, swobody przepływu tych różnorodnych części. To jest ta sztuka. I jak już nieraz nawiązywaliśmy do drugiej zasady termodynamiki, systemy zamknięte skazane są na entropię, rozpad, odpływ energii, destrukcję i tak dalej, i tak dalej. I to widać w systemach totalitarnych. A Ronald Toynbee, taki wielki badacz cywilizacji, trzytomowe jego wielkie dzieło o powstawaniu, rozwoju, osiągnięciu pewnego ekstremum, czyli jakiegoś tam efektu finalnego, potem te cywilizacje jednak upadały, nie potrafiły tej pełni utrzymać właśnie. Dlaczego? Dlatego, że też nie potrafiły dynamicznie przepływać w tym strumieniu czasu, w strumieniu historii, strumieniu procesów kosmicznych i zharmonizować się z duchem czasu tu i teraz, obecnym. Dlatego dzisiaj tak mocno ta idea tu i teraz jest dostrzegana. Szczególnie na przykład psychologicznie w koncepcji gestalt, która mówi też o pełni, mówi o figurze i tle. Taka konstrukcja gestaltowska mówi o tym, że jak mamy jakąś figurę, to ta figura ma swój kontekst, ma zawsze tło. I dopiero w kontekście tego tła jest rozpatrywane jest jej znaczenie. Czyli musi być większy kontekst, tak? Jak nie ma tła, to nie ma figury. Nie ma figury, dokładnie. To jest jakby koncepcja gestalt, nie ma, tak? Inaczej. Dokładnie. Żeby coś wyodrębnić, to musisz jakby stworzyć miejsce, gdzie to się wyodrębnia. A, nie to, da się inaczej. A to wskazuje na zróżnicowanie. I dlatego wszystkie totalitarne systemy poległy i muszą ponieść porażki, dlatego że nie uznają fundamentalnej zasady zróżnicowania i szacunku dla zróżnicowania w naturze, w kosmosie. A pełnia i całość właśnie to jest tą wielką sztuką, żeby to zróżnicowanie jednak objąć czymś wspólnym i to szukanie tego wspólnego jako pewna sztuka, to jest dopiero, wiesz, na ile, no wiesz, jak ludzie mówią o stanach medytacyjnych, o głębokim wglądzie, jak się mówi o tym, że nagle poczułem, czasami to w stanach śmierci klinicznej jest, w jakichś uniesieniach duchowych, nagle czuję się, że jestem całym wszechświatem. Tak? Nie to ma jest granic. Ten moment, że nie ma granic. To jest ten moment. Na moment to wpadamy w to. Tak. I nie na dłużej może. Tak. Jedna z bardzo fajnych definicji Boga, jeżeli Boga tutaj mamy jako element, który reprezentuje pełnię, który mi się bardzo podoba, taka fajna konstrukcja, że Bóg to jest tak jak na podobieństwo okręgu, którego środek jest wszędzie, a obwód nigdzie. Ja to nazywam policentrycznością, czyli i to jest bardzo spójne z ideą geniusza, z ideą, czy z jakby z porządkiem zróżnicowanej rzeczywistości, gdzie każde indywiduum reprezentujące uniwersum ma swoją indywidualną naturę, a zarazem musi się zharmonizować z tym uniwersum, żeby ta indywidualna jego natura i to nie jest rozpuszczenie, że on się w ogóle rozpuści, tak? Bo niektórzy krytycy takiej idei medytacji, czy mistycyzmu, dążenia do pełni, do spotkania z Bogiem, do zjednoczenia i tak dalej, mówią,
no to w takim razie wszystko się rozpuści i nie będzie nic, tak? Nie, właśnie nie. Właśnie kiedy naprawdę doświadczamy głęboko swojego indywiduum w kontekście harmonii z uniwersum, akceptacji wszystkiego, akceptacji różnorodności, zróżnicowania, czyli szacunku, tak jak pokazuje Platon w państwie, tak? Szacunku dla każdego indywidualnego daimona, daimoniona, czyli geniusza w każdej istocie. To jest, w buddyzmie reprezentuje to, ten ideał bodhisattva. Niezliczone istoty ślubuję wyzwolić, czujące istoty, czujące, więc to, co powiedziałeś, trzeba znaleźć to miejsce, czy jak mówiłem tu tym sercu, czy jak w tym wcześniejszym tutaj spotkaniu mieliście, jakby gdzie między mężczyzną i kobietą musi wytworzyć się specyficzny stan, który spowoduje, że te przeciwieństwa nie będą ze sobą się zmagać, nie będą się wykluczać. Oczyszczone zostaną pewne przestrzenie umysłu czy ego, a propos umysłu, który przekracza ograniczenia, tutaj mamy w temacie, i odnajdzie się ta pełnia w postaci miłości, w postaci akceptacji, w postaci współpracy i synergii, tak jak powiedziałeś, że 100 plus 100 nie będzie 200, będzie 10 tysięcy na przykład. Tutaj, kiedy mówimy o pełni, pojawiają się takie inne bardzo filozoficzne i poważne dylematy od zadania dziejów funkcjonujące, na przykład pojęcie nieskończoności. Tak. Bo mówimy, pełnia ogarniać wszystko. Mhm. A jeżeli wszystko to jest policzalne, to tak. Skąd pojęcie nieskończoności? Dlaczego, dlaczego jak się mówi o globalnym umyśle, jakby się mówi, nie wiem, o stwórcy, to nie mówi się, to ma się w domyśle, że to jest coś nieskończonego. Tak. So, jak to sobie ten nasz umysł ma z tym wszystkim poradzić, bo pełnia zakłada, że jest wszystko, czyli tak. Policzalne. A tutaj używamy często, że coś jest nieskończone. Tak, tylko ale tu, bo możemy różnie definiować tą pełnię. Jeżeli jest, tak jak mówisz, policzalne, to znaczy, że mówimy o tym obszarze uniwersum, który jest zamanifestowany, czy w którym te indywidua są zamanifestowane w tym uniwersum. Tak jak Tao manifestacji, Tao tajemnicy, Tao manifestacji w taoizmie. Więc jest policzalne. Tu trzeba wprowadzić zasadę paradoksu, logiki paradoksalnej. Jest policzalne i nie jest policzalne. A może, żeby wyjść z tego, w tej pułapki właśnie tych paradoksów, tak? Które już od starożytności były sygnalizowane, potrzebne by nam było jakby wprowadzenie takich pojęć, które nam jakby pozwolą uciec jakby od tego, wiesz, jest i nie jest, bo to jest taka, wiesz, to jest taka proteza, którą mamy, bo sobie nie możemy z tym poradzić, a powinniśmy, że na przykład jak się pojawia pojęcie kreacji, to w gruncie rzeczy i tego aktu postrzegania, który też jest kreacją, to w gruncie rzeczy, jak coś jest pełnią, jest całością, ale w momencie, kiedy jakby stwierdzasz coś, to natychmiast poszerzasz granice. To tak pięknie Haramein według mnie w tym momencie pokazał, że problem z nieskończonością trzeba sobie jakby tak rozwiązać, że jeżeli widzicie granice, powiedzmy, na przykład lasu i horyzontu nieba, jeżeli w tym momencie stwierdzacie, że taka granica istnieje natychmiast, nawet w podświadomości, ale też i w świadomości pojawia się, a co jest za nią? W związku z tym nastąpiło w tym umyśle, o którym dzisiaj przywołałeś do tytułu tego spotkania, poszerzenie tej rzeczywistości, więc pojawia się ten element nieskończoności, więc za każdym razem, kiedy coś definiujesz, że jest, nawet tą pełnię, natychmiast po prostu otwierasz drogę do tego, dobrze, a co jest dalej? Tak. Dalej jest kreacja, a kreacja świetnie. To nowe pole pełni. To dokładnie. Byś, i u Haramaina to jest przekroczyć horyzont zdarzeń. Jedno z jego wystąpień nosi właśnie taki tytuł. W szkoleniach biznesowych mówimy o przekroczeniu strefy komfortu. Stało się to aż nagminne, aż nie da się tego słuchać, bo niektórzy mówią bez zrozumienia. No przekroczyć strefę komfortu, przekroczyć strefę komfortu. Ale co to znaczy? Oni naprawdę to rozumieją. I to świetnie, że to poruszyłeś, bo to jest jeden z patentów, jeden ze sposobów, żeby rozwijać tą pełnię. Możemy użyć słowa transcendowanie, tak? Samotranscendencja, autotranscendencja. Viktor Frankl, wybitny twórca logoterapii, który przeżył obóz koncentracyjny, właśnie mówi ewidentnie, nie możemy osiągnąć pełni bez samotranscendencji. Jung mówi o przekroczeniu ego w kierunku jaźni lub zbudowaniu osi ego-jaźń. Czyli to ego musi mieć pomost do jaźni po to, żeby horyzonty, ograniczone horyzonty przez ego były transcendowane poprzez jaźń, czyli poprzez nieświadomość zbiorową i archetypy. To jest głębszy temat. Kiedyś zrobimy program na ten temat, bo to będzie wtedy bardziej precyzyjnie pokazywać te wszystkie mechanizmy. Na poziomie trochę operacyjnym działa. Na poziomie operacyjnym. Ale jest jeszcze inny sposób oprócz tego, ja pamiętam z dzieciństwa te zabawy z tym horyzontem, tak? Myślę sobie tak, widzę horyzont, ciekawe jak dojdę bliżej tego horyzontu, czy on będzie w tym samym miejscu, tak? I on się przesuwa, prawda? To są eksperymenty, które dzieci robią. Akt postrzegania, ta fizyka kwantowa nam tutaj się tak mocno dokumentowała na poziomie eksperymentalnym, że akt postrzegania czy akty postrzegania są jednocześnie aktami stwarzania. Tak, dokładnie. Percepcja, to co mówi Aldous Huxley i wielu innych, percepcja zawiera kreację, ale tylko wtedy, albo projekcję.
bo mamy albo projekcję, kiedy jesteśmy zafiksowani na sztywnych dogmatach, sztywnych poglądach, sztywnych przekonaniach, nawykach percepcyjnych i tak dalej, odruchach, behawiorystycznie patrząc, to projekt, dokonuje się akt projekcji. Nawet my nie dokonujemy, bo to nie jest świadome. Natomiast to, o czym mówisz, to jest taki niereaktywny, bo projekcja jest reaktywna. Natomiast kreacja jest proaktywna. My wtedy współtworzymy. Dlatego socjokreacja, dlatego mówimy o Republice Ślężańskiej w taki sposób, że ona ma być budowana na zasadzie demokracji bezpośredniej, gdzie ludzie kreują to, a nie podlegają. Dokładnie. Podobnie z edukacją komplementarną, o której mówiliśmy w tym momencie, gdy pokazywałem tą książkę Andrukowicza, by dziecko było geniuszem. On mówi o edukacji komplementarnej i robi potężną pracę analityczno-poznawczą, idąc od Platona przez starożytnych filozofów, potem średniowiecznych i tak dalej, przez Kanta, Hegla, wielu, aż dociera do dzisiejszych czasów i pokazuje, że trzeba to wszystko zaktualizować, że te wszystkie teorie filozoficzne już dzisiaj nie wystarczają, o czym tutaj wzmiankowaliśmy też, o tym mówiłeś wielokrotnie. One nie wystarczają, one zawężają percepcję, zawężają poznanie również na poziomie intelektualnym do pewnych tylko obszarów, czyli segmentaryzacja, atomizacja, fragmentaryzacja nie jest pełnią. Więc te wszystkie koncepcje nas ograniczają. Musimy je transcendować, o czym mówiliśmy wcześniej, przekraczać. I innym, oprócz tego motywu, o którym mówiłeś, żebyśmy sobie wyobrazili, że ten horyzont przesuwa się dalej, jest innym motywem czy sposobem jest zbudowanie szerokiego obszaru wspólnego. Co jest postawienie pytania. Co jest obszarem wspólnym dla wszystkich ludzi na tym świecie? I tych odpowiedzi jest bardzo wiele. Ale to jest sposób, tutaj jakby chociażby zawężając się do życia na Ziemi i zharmonizowania tej pełni życia na globie ziemskim, życia ludzkiego. Bruce Lipton na przykład ma swój sposób, mówi, że musimy odejść od idei separacji, co ja absolutnie się z tym identyfikuję, sam takie wywody przeprowadzam, ale też mówi o tym, że przekroczyć tą ideę separacji i uświadomić sobie, że jesteśmy komórką organizmu zwanego ludzkością. To jest to stworzenie szerokiego obszaru wspólnego. Organizm, prawda? Znowu wracamy do modelu organizmu. Tak, tutaj troszkę, znowu zejdę na taki obszar społeczny, lubisz to, i troszeczkę może polityczny, bo jesteśmy też świadkami pewnego szukania pełni. Oczywiście też to są warstwy, to jest tylko pełnia do pewnego miejsca, tak. Kiedy mówię o naszej planecie i tych procesach integracyjnych, które jakby zmierzają do tego, by poczuć się, że jesteśmy jedną wielką rodziną, tak. Prawda, ludzkością. I mamy jakby równolegle, bardzo mocno promowany, wdrukowywany wręcz proces globalizacji. Znaczy, bazując na naturalnym procesie, że ludzkość staje się jedną wielką rodziną, jednocześnie funkcjonuje program praktyczny, bardzo złowrogi w konsekwencji, który żerując na pięknej idei, że jest pełnia, całości pełni, powołując się na tą pełnię, no bo to globalnie cały świat, to my ludzkość, oczywiście, promują bardzo złowrogi projekt globalnego nowego porządku świata, który się po prostu podczepia pod piękną ideę. Tak. I to też jest istotne, ważne. Kiedy mówimy o pełniach, bo to jest filozoficznie piękne, ale ono zawsze ma swoją, że można skręcić. Swój cień. Jak pokazuje je Jung, w świecie archetypów, gdy przewędrowujemy przez nieświadomość zbiorową, przez archetypy, przez różne postawy, przez różne konstrukcje myślowe, poznawcze, emocjonalne, percepcyjne i tak dalej, musimy zdać sobie sprawę przez naszą identyfikację, tożsamość, jak persona i antypersona. To jest właśnie cień indywidualny. Na poziomie zbiorowym mamy cień zbiorowy. Świetnie, że to poruszyłeś, Janusz, bo zawsze trzeba brać pod uwagę te zagrożenia ze strony cienia, że ten obszar cienia, jeżeli nie będziemy wystarczająco czujni, zawładnie tymi pięknymi ideami, które pociągną nasz umysł, nasze serca, wielu ludzi i może sobie je podporządkować. Natomiast dla mnie panaceum jest totalność geniusza. Geniusz nie podporządkuje się nigdy. Jest wolny. Tak, a propos, no dobrze, żeby tego geniusza wymieniasz, bo skoro ten trzeci, czwarty wymiar tutaj jest w Sobótce, ma to być ćwiczone, masz poprowadzić tutaj takie zajęcia, forma. Właśnie, to w jaki sposób, widzisz, bo nie ma takiego pojęcia, które by się nie wiązało z tematem właśnie pełni całości. Jeżeli geniusz to jest taka zdolność do de facto zobaczenia czegoś, co jest jakby, no też w jakimś sensie dotyka czegoś wielkiego, czegoś nie tylko, że nowego. Nie. Ale może, że to dotyka pełni w jakimś stopniu. Jak najbardziej, tak. Ja rozumiem geniusza i w tym kierunku prowadzę, i używam tutaj pojęć, które bardzo ładnie uporządkują i zepną tą klamrą, którą zaraz wyrażę, to co powiedziałeś i to co ja dopełnię, tak? Dopełnianie, tak? Właśnie komplementarność, dopełnianie. W genetyce tak samo są układy genów, które się komplementarnie dopełniają, prawda? Ale już wracam do meritum tego, co chciałem powiedzieć w kontekście tego, co ty powiedziałeś. Czyli... To
Totalność geniusza, totalność, geniusz jest nieograniczony. Jeżeli ktoś mówi, że geniusz to jest tylko jakaś specyficzna dziedzina, absolutnie Andrukowicz w tej książce, by dziecko było geniuszem, dowodzi, wyprowadza, analizuje te wszystkie trendy od Platona po współczesny świat i pokazuje, że geniusza nie można zamknąć w żadnym aspekcie intelektualnym, estetycznym, jakimkolwiek w sensie funkcjonalnym, emocjonalnym, percepcyjnym i tak dalej. On jest totalny. I słowo totalność dla mnie wskazuje na pewien stan bytu, który jest panaceum na totalitaryzm, systemów totalitarnych. Totalność. Kiedy jestem, mam dostęp do totalności, nie podlegam totalitaryzmom, ponieważ geniusz nie podporządkowuje się. Totalitaryzm w tym złym sensie oznacza dominację bardzo wąskiej grupy ludzi nad całością, nad pełnią. A my tutaj mówimy o pełni, gdzie każdy ma do niej dostęp. Tak. I to jest fundamentalna różnica, bardzo radykalna zmiana i wszędzie praktycznie wiele osób, jak mam, jestem bardzo pod wrażeniem i jestem wdzięczny tobie, Janusz, że zrobiłeś tą telewizję, bo te programy, oprócz różnych innych wystąpień, gdzie indziej występuję, ale te programy, które tu nakręciliśmy, wywołują bardzo świetny rezonans. Ludzie piszą do mnie, oglądają po kilka razy te wypowiedzi, dyskutują, komentują, sprzeczają się czasami ze mną, ale potem uznają, że jednak nie rozumieli czegoś. Co chciałeś poprzekazać. I mówią, że już czekają na tą pełnię dzisiejszą, bo kilka osób do mnie pisało w ciągu paru dni ostatnich, że czekają na już ten kolejny program o pełni. Mimo to, że na początku byli tak troszeczkę w jakiejś tam polaryzacji, coś dla nich było niejasne, ale potem zagłębili się i okazało się, że po drugim słuchaniu zobaczyli, a rzeczywiście, to jest spójne z tym i z tym, ja podobnie myślę przecież. Tym bardziej, że wiesz, każdy z nas, nawet na takim poziomie, wiesz, zwykłych ludzi ma tą potrzebę docierania do pełni, że już trywializuje najbardziej elementarne, wiesz, zachowania na przykład kibiców na stadionie. To rzeczywiście z perspektywy naszej to jest wiadomo, o co chodzi, ale gdyby patrzeć na tych ludzi, jeżeli to jest takie kibicowanie nieoparte o chuligaństwo, to jest szukanie tym poziomie rozwoju, powiedzmy, świadomości, energii tych ludzi, czegoś, co ich łączy. To jest potrzeba. Wprawdzie to jest dość wibracyjnie jeszcze, nie wiadomo, o co chodzi, ale rozumiemy, że kierunek jaki jest. To też jest ciekawy aspekt, o którym powiedziałeś. To też jest troszeczkę jakby z obszaru jeszcze tego cienia, niższych wibracji. Niższe wibracje, a nawet wręcz, jak Hillman, uczeń Junga, wskazuje na to, że to, co jest patologią, zawiera dążenie do pełni właśnie, zawiera dążenie do zdrowia, bo uruchamia się właśnie ten przykład kibiców, gdzie oni chcą się jednoczyć, oni nie chcą być w pojedynkę, oni chcą być razem, tak? Poczuć się, że są razem. Tak, dokładnie. Hymn poczuć tą moc, poczuć właśnie tą totalność. Zobacz, na tych meczach, kiedy Polska coś tam, powiedzmy, wygramy, jakie to były, dzisiaj to gorzej, za PRL-u jak to było. Tylko wiesz, Janusz, są niższe wibracje, dlatego oni schodzą do tego, ogólnie, generalnie pozytywnie, jeżeli odpowiednio... Poczujemy, że to jest trend do rozwoju osobowości Dokładnie. I nadamy mu właśnie kierunek. To nie jest racjonalizm czysty. Absolutnie, nie. I gdyby wspierać edukacyjnie, żeby tych kibiców edukować, żeby pokazywać też medialnie, tłumaczyć te zjawiska, tak? I pokazywać ich sens, że one mają głęboki, ukryty sens, że ludzie potrzebują być razem, potrzebują być blisko, potrzebują siebie czuć, potrzebują wręcz siebie dotknąć, tak? Gdzie na co dzień prawdopodobnie są bardzo samotni, albo bardzo odlegli od swoich bliskich, nawet w rodzinie, tak? A tutaj nagle czują bliskość, siłę, jedność, moc, ten śpiew, głos, dźwięki, które wydają, kibicowanie, jakieś tam skandowanie i tak dalej, daje im poczucie, że są jakąś większą całością. I byłoby piękne, gdybyśmy w społeczeństwie dojrzeli, skoro mowa o pełni na poziomie społecznym, bo tak schodzimy, to też jest bliskie, to byłaby taka zdolność, że dzisiaj identyfikuje się z moją drużyną, ale jutro identyfikuje się z Europą, z całym światem. I ta identyfikacja za każdym razem, ona ma zawsze jakiś mianownik wspólny, ona jest silna, piękna i nigdy nie ma tej dominacji identyfikacji grupowej na przykład nad ogólną, taką globalną, że zawsze jest takie szukanie, wiesz, doświadczanie, jednocześnie balansowanie tych identyfikacji. Tak. U nas, znaczy patologia polega na tym, że ktoś się głęboko zidentyfikuje na przykład z własną grupą, nie wiem, przestępczą, tam też jest kodeks honorowy, tam też są zasady, sztywno. Oni jeszcze są bandytami na dodatek, wiesz, że oni się czują, bo to jest pewien rodzaj wspólnego osiągania pełni, prawda? Mafia tak samo. Nawet w analizach biznesowych wykorzystuje się modele mafii, pokazując pewne zjawiska i mechanizmy, tak? Ale też nawiązujesz do tego, co powiedziałem wcześniej, szerokiego obszaru wspólnego, tak? Poszukiwanie, czyli transcendowanie od małej grupy do większej grupy, potem do tego, że na przykład świetnie, że imprezy typu Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata dają możliwość też, to też są te fenomeny. Moglibyśmy tutaj dzisiaj dużo dawać tych przykładów, nie mamy na to czasu, ale tak, skoro już poruszyłeś ten temat, to widać wyraźnie, ludzie jadą na jakieś olimpiady, na jakieś, nie wiem, zawody tenisowe i identyfikują się i wręcz kibicują zawodnikom, kiedy widać w nich geniusza, to oni kibicują nawet zawodnikowi nie ze swojego kraju.
prawda? Nie identyfikują się z widzą, że w nim jest wielkość. Tak, chce właśnie. Chce się z tym zidentyfikować. Więc tak naprawdę geniusz jest czymś ekscytująco, pociągającym, pięknym i inspirującym do tego stopnia, że ludzie wychodzą poza swoje granice, poza ten horyzont zdarzeń, w którym żyją, w tej perspektywie swojego horyzontu identyfikacji, tak? Tożsamości narodowej, tożsamości związanej z jakąkolwiek identyfikacją. A my tutaj teraz, kiedy mamy tą szeroką świadomość, albo przynajmniej do niej dążymy, wiemy, że byłoby cudownie umieć identyfikować się z całym, nie wiem, przestrzenią atomową Układu Słonecznego, dokładnie, z całym wszechświatem, z cywilizacjami, wszędzie, z całym stworzeniem wreszcie w konsekwencji. Dokładnie. To jest dopiero pełnia. To jest dopiero pełnia, tak. Świetnie, że to mówisz, bo tu dochodzimy do tego kosmologicznego wymiaru, kosmicznego, czy jakkolwiek go nazwiemy, pełnego, totalnego, jak mówiliśmy na początku, uniwersum, multiversum i tak dalej. Haramein właśnie, praca Harameina, która wydobyła go na światło dzienne mainstreamowej nauki, gdzie dostał nagrodę prestiżową na pewnym sympozjum i był zadziwiony tą nagrodą, bo już się przyzwyczaił przez wiele lat, że go tam marginalizowali, śmiali się, że jak Nassim Haramein wejdzie na konferencję, to zaraz będzie o Bogu gadał w konferencji fizyki, tak? A Nassim Haramein napisał pracę o protonie Schwarzschilda, pokazując, że energia próżni protonów zawiera w sobie zawiera ten potencjał, który jest ekwiwalentem całej masy wszechświata, tak? Dokładnie. To jest pełnia. I ta jego praca była tak zachwycająco piękna. Bo ona miała matematyczny charakter. Miał matematyczny charakter. Tak. Napisał to z perspektywy matematycznej. 14 wzorów na 8 stronach. I powiedział, i miałem poczucie, że zabrałem ich na przejażdżkę latającym dywanem. Tych wszystkich, którzy go krytykowali, wiesz, wyśmiewali czy jakkolwiek, nagle go uznali, bo powalił ich na kolana swoją właśnie pięknem, spójnością, przejrzystością, ale też właśnie to, co mówię, szerokim obszarem wspólnym, który zaproponował dla całego uniwersum, multiversum. Ja tak a propos Haramaina, bo tym bardziej, że teraz będzie w Polsce, tak, będzie w wiesz, Polsce. Taką dykterykę pamiętam jego, z tych jego tutaj, wiesz, wykładów, tutaj myślę, że dużą pracę wykonał tutaj nasz kolega Leszek Baryski i grupa ludzi, z tłumaczy z nim związanych, którzy za darmo, de facto, bezpłatnie dali mnóstwo wykładów w dawnych czasach Harameina, wiesz, tutaj w Polsce, to się ta wiedza bardziej upowszechniła, ale pamiętam dykterykę Harameina, kiedy on z tymi fizykami przez cały czas tam się spotykał, dyskutował i on tam dyskutuje, z nimi dyskutuje i oni tam opowiadają, jak ten wybuch, jak to wybuch, jak to wszystko ekspanduje, jak ten wszechświat ekspanduje, tam dyskutują z fizyka, tutaj matematyka, fizyka, a w którymś momencie, no i mówią, że ten balon się rozszerza, a w którymś momencie on zadaje pytanie, no dobrze, ale odpowiedzcie mi jako fachowcy na jedno pytanie, kto w ten balon dmucha. Tak, tak, kojarzę to, bo śmieszne, też się z tego śmiałem. On tam robił takie robię, bo on ma niesamowite poczucie humoru. Tak, tak, i pokazał ich ograniczenia w sposób genialny właśnie. Dokładnie, tak. I właśnie teraz jakby schodząc do pozycji człowieka, jednego człowieka, czy relacji międzyludzkich i tak dalej, jeżeli naprawdę mamy tą wspólną płaszczyznę, czy wspólne pole świadomości, czy wspólną płaszczyznę unifikującą, jednoczącą i tak dalej, te wszystkie wybitne umysły dążyły do tego, żeby znaleźć tą wspólną płaszczyznę, to tak naprawdę to jest od wielu, wielu wieków, od dawien dawna, szukanie tego uniwersalnego, wspólnego pola. Właśnie prawo rezonansu mówi o tym, że istnieje pole energii, które łączy wszystko ze wszystkim, tak? Blapper Sheldrake w tej biologii, do której też nawiązywaliśmy, pól morfognetycznych, rezonansu morficznego, nielokalność Heisenberga i tak dalej, te wszystkie... Einstein miał tutaj potężny problem, bo on chciał, jednak miał, mimo to, że był rewolucyjny w pewnym sensie i był też miał w sobie tego geniusza, to on jednak bardzo mocno obstawiał tą taką klasyczną teorię rzeczywistości, gdzie wszystko ma być na swoim miejscu niezmienne. Ale to tak nie jest. Jest pewna stałość w rzeczywistości, ona jest na pewno, ale jednocześnie jest dynamizm. Jest cały czas to żywy proces przetwarzania, kształtowania. No, w naszym organizmie 200-300 milionów komórek umiera w ciągu jednego dnia, ale w tym samym czasie 200-300 milionów się rodzi. Czyż to nie jest fenomenalne? To jest niesamowity aspekt dynamiki pełni. Tak, rzeczywistość, w której żyjemy, jest tak fascynująca, że myślę, to stworzenie, jakie jest, jakim uczestniczymy, stwarzanie, to jest proces, czujemy to nieskończony i może być piękny, piękny pod warunkiem, że się wyzwolimy z tych właśnie ograniczeń, kiedy uzupełnimy sobie, że pełnia to jest jakby to wszystko, co jest jakby czystą świadomością, a reszta to jest manifestacja. I, i to jest, znaczy, jeżeli się ludzie mają głęboko dzielić i chcą się bić o to, że są różni, no to już zaczyna się właśnie... Największy problem. Ale tutaj tak, to jest właśnie ta kwestia, o której mówiłem, trzeba transcendować ego w kierunku jaźni. Te wszystkie przykłady, które przytoczyliśmy i wiele, wiele innych jest pewnie, moglibyśmy pewnie wiele godzin nad tym siedzieć tematem i rozprawiać i znajdować jeszcze wiele... takich różnych przykładów, analogii, tak. Stanów, do których ludzie doszli a propos swoich wglądów, swoich koncepcji i tak dalej. Ale problemem jest właśnie to, co powiedziałeś, jeżeli myślimy w kategoriach właśnie ograniczenia, ale ograniczenia
właśnie związanego z zbyt sztywną perspektywą umysłu, którą zbyt w sposób zdogmatyzowany przyjmujemy, światopoglądowo, czy identyfikujemy się z tym bardzo emocjonalnie i wręcz jak ktoś próbuje nam pokazać, że istnieje coś więcej, że można przekroczyć ten horyzont, to wiele ludzi komunikuje, ale ranisz moje uczucia. Kiedy ktoś jest sztywno przywiązany, to właśnie często ostatnio słyszało się o tych zranionych uczuciach religijnych i tak dalej, ale z czego to wynika? Że gdzieś jest to sztywne przywiązanie do pewnego poglądu, przekonań i silne emocje w tym zawarte, tak? A tak naprawdę lęk. Lęk, teraz tu jeszcze, to jest ciekawy temat, który mogliśmy dalej rozwijać. Co tkwi za tym stanem przywiązania, przytwierdzenia i tej sztywności? Tak. Obawa przed pełnią tak naprawdę. Lęk przed pełnią, tego tematu tu nie rozwinąłem, być może do tych tematów znaczy, ja myślę, że wiesz, każdy z tych ludzi, każdy z nas ma swoją definicję, a nawet intuicyjną pełni, tak. Tylko po prostu tak. Jakby nie zdaje sobie sprawy, że ta jego pełnia ciągle jest tylko częścią czegoś dużo szerszego. Tak. I ten problem do przywiązania się do własnej, w cudzysłowie, pełni chyba jest tutaj sedno tak, sprawy. Ego pełni, egocentryzmu, tak. Bo nawiązując jakby do pewnych jeszcze motywów, tak szybciutko wrzucę takie ujęcia, bo mówimy o egocentryzm to jest jedna faza. Potem przechodzimy do alterocentryzmu. Fachowcy, naukowcy mówią, że między drugim, dziewiątym życia, rokiem życia pojawia się alterocentryzm. Co to oznacza? Że podlegamy wpływom innych, ponieważ wpływem innym, które wpływają innym osobom, które nas wpływają i odzwierciedlamy, jakkolwiek ten mechanizm wygląda, czy to będą neurony lustrzane, czy nawyki przyzwyczajenia, czy odtwarzanie pewnych programów kompleksowych, to nie mamy swojego sposobu widzenia. Przepraszam, nie altrocentryzm, tylko heteronomia. Anomia jest brakiem porządku, heteronomia jest właśnie tym porządkiem nawykowym, naśladowczym, i dopiero potem rodzi się autonomia. Ale dopiero człowiek, który ma autonomię, nie nastaje na człowieka drugiego, który ma swoją autonomię, tak? Na jego autonomię. Czyli uznaje jego właśnie tą różnorodność, do której ciągle tutaj nawiązujemy. Jeżeli ty masz swoje indywiduum, ja mam swoje indywiduum, nie ma powodu, żeby się konfliktować. Tylko kwestia, żeby zaakceptować tą pełnię. To jest prawda, tylko rzecz polega na tym, że my wzajemnie często obserwując siebie, zauważamy, że ktoś w naszym mniemaniu czyni zło, tak. I tu się pojawia taki problem, czy ty masz reagować na akty niesprawiedliwości, krzywdy drugiego człowieka, czy też nie. I ty mi się wydajesz człowiekiem, który kogoś krzywdzi, przynajmniej w moim mniemaniu, i vice versa, ty do mnie. I tu zaczyna się takie pole, gdzie niby służysz wartością, bo czasami tak jest, że musisz zareagować na coś, co się nie podoba tobie. Ktoś bije dziecko, prawda? A to tak, ale to jest co innego. Ja mówiłem o poglądach, a nie o zachowaniach. W przypadku zachowań absolutnie się zgadzam. Czasami to wynika z poglądu, bo ludzie mają pogląd taki, że można bić dzieci. Dokładnie, to prawda. To prawda. I to jest zadziwiające, że nawet rodzice... I tutaj tolerancja jest pewnym problemem. O to mi chodzi. Nawet do rady dyskutowali, chodzi o to, bo tak pięknie to brzmi, wszyscy jesteśmy tolerancją, tylko ja wiem, kiedy się pojawiają problemy z tolerancją, kiedy pytanie, co tolerować? Tak, dokładnie. Kogo tolerować? Dokładnie. Do jakich granic tolerować? I czy nietolerancja jest tolerancją? Tak, bardzo dobrze to ujęte. Słuchaj, tych zagadnień jest mnóstwo, wystarczyło. Oczywiście. I to finalizując, no to cóż, na podsumowanie o tej pełni powiemy. Będziemy na pewno ćwiczyć też w Sobótce. W Sobótce na warsztacie będzie to naprawdę w temacie geniusza ten temat pełni tak czy owak będzie wynikał, bo on jest z tym związany i jakby ten podtytuł naszego dzisiejszego spotkania umysł przekraczający ograniczenia, bo docieranie do geniusza wymaga przekroczenia ograniczeń ego, właśnie tych sztywnych poglądów, przekonań i zweryfikowania. Będziemy robić bardzo praktyczne doświadczenia, praktyczne zadania będą mieć uczestnicy, gdzie będą obserwować swoje życie w jakiejś tam perspektywie niemalże od dziecka, odkąd sięgają pamięcią i namierzać te miejsca, gdzie usztywniali swoją piękno swojej intuicji, swojego serca, swoich uczuć, swoich pewnych wizji, czy pewnych wglądów, czy pewnych objawień, a ktoś im z zewnątrz mówił, że nie, tak nie ma, tak nie jest. I zacieśniali te swoje, i nie dopuszczali tego geniusza, zacieśniali te swoje granice, ten horyzont zdarzeń, tak? I będziemy namierzać takie doświadczenia osobiste, gdzie ludzie będą odzyskiwać dostęp do tej właśnie autonomii, przekraczając heteronomię, czyli uleganie wpływom innych, tak? Bo ulegli wpływom, w związku z tym usztywnili się, tak jak ciało ma swoje usztywnienia i nie jest tak elastyczne, kiedy nie ćwiczymy go i tak dalej. Podobnie umysł, kiedy go nie ćwiczymy, jest nieelastyczny. On jest sztywny. I będziemy z tą sztywnością pracować też po to, żeby z tej fazy heteronomii przejść do autonomii.
autonomii geniusza, który będzie zasilał nasze ja. Geniusz nam nie pozbawi nas naszego ja, wręcz przeciwnie, wzniosi je. I może też być otwarty na to, że inni też są geniuszami, to na koniec tak, już tylko informacje o tych szczegółach tego warsztatu, to znajdujemy gdzie, przypomnij naszym widzom. Tak, znajdujemy się w Sobótce 3-4 grudnia. Ale na stronie grudnia. Gdzie są informacje, tak. No. Są informacje na stronie NTV, jest... Plakacik, jest logo warsztatu, można sobie kliknąć, cała informacja opisana. Jest informacja, są telefony kontaktowe do hotelu, do mnie. Są informacje na Facebooku, zrobiłem fanpage'a, jest to rozpuszczone w różnych grupach i tak dalej, w różnych kierunkach i nie tylko, na wielu portalach, na których jestem, uczestniczę w istnieniu. No i oczywiście będziemy tutaj nawiązywać też i będziemy, myślę, kontekstualnie właśnie, a propos figura tła, ja chciał, żeby ten warsztat o geniuszu był tylko pewną figurą w tym szerszym tle ślężańskim, o którym od dawna wiemy, odkąd Harmonię Kosmosu tam robiłeś i tematy Słowian, tematy wolnej ludzkości. Bo to się wszystko oczy, tak, i wolnej energii, demokracji. Tak, demokracji. Ja bym chciał, żeby ten geniusz był tym logiem tego większego procesu, tej wspólnej płaszczyzny, o której tu dzisiaj mówiliśmy, tak? Wspólnego punktu odniesienia, szerokiego obszaru wspólnego, tak? Tak. W sensie społecznym, w sensie zróżnicowania, gdzie różne poglądy, różne przekonania, różne stany świadomości, różne poziomy wiedzy nie wykluczają się. Tak, to podsumowując, bym powiedział, doświadczajmy pełni jako autonomiczne jednostki, w pełni świadome. Zdecydowanie tak. Dzięki wielkie. Dziękujemy również wszystkim. Do widzenia.